Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jaszyn na lata 2014-2020. Pani tu ma tutaj, pani komisarz, proszę omówić projekt uchwały. Nie są one znaczące.
może otworzę na stronie 20. Generalnie pozostają sprawy na bardzo zbliżonym poziomie do tego, który był założony. Tam są rozbieżności. Do roku 2017 na przykład pozostaje niezmieniona kwota składu 6 270 000. Ale w roku 2016 wcześniej zakładaliśmy 5 507 000, teraz to będzie 5 650 000. Duża składa jest złożona w 2020, z tym, że na poszukiwała sama z nazwy ma, że to jest wieloletnia prognoza na lata 2014-2020. Przy planowaniu budżetu na rok 2015 i jak również wieloletniej prognozy finansowej, ta wieloletnia prognoza finansowa zostanie wydłużona. Myślę, że przynajmniej o 2 lata do 2022 roku. I tutaj są włożone ewentualne te składy, które by dotyczyły właśnie emitowanych czy zaciąganych w roku 2015 zobowiązań. To one wstępnie są na 2020 rok, ale będą na okres późniejszy. Przy tych wszystkich założeniach limity wymagane ustawą artykułem 43 ustawy o finansach publicznych zostają zachowane i spełnione. Także tutaj wskaźniki rzeczywistej spłaty do spłaty dopuszczalnej są, znaczy wskaźniki rzeczywistej spłaty w stosunku do wskaźników spłaty dopuszczalnej są znacząco niższe niż te dopuszczalne, także nie powinno być zagrożenia w dalszej perspektywie dla budżetu. Wiadomo, że wymaga ograniczenia, ale to zawsze wymagają ograniczenia wydatki bieżące, bo one nam według mnie są naliczane wszelkie wskaźniki. Chciałam tylko wspomnieć, że ta jedna kartka, co pan składał, to ona nie wnosi niczego do tej wieloletniej prognozy finansowej, ale chciałam, żeby była zgodna z tą załącznikiem, jaki będzie podpisany, dlatego że w budżecie tam zmienialiśmy ogromną kwotę 3 900 000 zmniejszaliśmy na wniosek przedszkola wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a tutaj jest kolumna wynagrodzenia, to tylko ta zmiana była tam wprowadzona. Dla zachowania zgodności uchwały, na którą Państwo głosujecie, z uchwałą, która będzie podpisywana, no bo musi Pan zabrać, inaczej program nam będzie krzyczał, że się nie zgadza. No to jeszcze wykaz przedsięwzięć WPF uległ nieznacznym zmianom, to znaczy nieznacznym. No, znaczna zmiana to jest na stronie pierwszej w punkcie 1.1.2 wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich. To tam jest dopisane właśnie te 6 milionów, o których Państwu przed chwilą powiedziałam, na realizację czwartej fazy. Czwarta faza to jest przede wszystkim, są w budżecie są opisane, co obejmuje, co obejmują poszczególne fazy. Tam wchodzi no, dużą część tej fazy stanowi kanalizacja we wsi Podolszynowej. I żeby można było rozpocząć tą kanalizację, wypadałoby ogłosić przetarg, ale to jest do realizacji w roku 2014, ale przede wszystkim w 2015 i w 2015 rozliczenie, stąd muszą być pieniądze ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, bo inaczej nikt nie ogłosi przetargu w związku z brakiem pieniędzy. No i tutaj również w punkcie 1.1.2.5, w tym samym podpunkcie 1.1.2.5 tego samego punktu jest to, o czym Państwu mówiłam, zmniejszenie planowanych wydatków na realizację drugiej fazy, którą już wkrótce będziemy rozliczali całkowicie. W wydatkach bieżących to w zasadzie, bo
takim kolejnym punktem, to jest punkt 1.3.1, wydatki bieżące realizowane ze środków nie unijnych, tylko naszych, to dopisany został na wniosek referatów ochrony środowiska jeden punkt. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w związku z opracowaniem takiego programu. Powinniśmy mieć zabezpieczone środki do roku 2020 i to jest kwota 60 410 zł zgodnie z opracowaniem. Kwota na rok bieżący była ujęta razem w selektywnej zbiórce odpadów, więc dlatego tam na rok 2014 następuje zmniejszenie nieznaczne, a generalnie w budżecie na ten rok było zwiększenie o 20 tysięcy środków. Dlatego, że na ten azbest mieliśmy przeznaczoną kwotę 40 tysięcy, natomiast no, tutaj potrzeba 60. To tyle, jeśli chodzi o wydatki bieżące w UPF-ie, a wydatki majątkowe inne niż te do, realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, no to, to jest wstawione to zwiększenie, o którym była, na temat którego była taka dyskusja parę minut temu na, przy okazji chodnika w ulicy Długiej, to było no, wstawione do budżetu, mówiło, że przegłosowanie powinno wracać na wniosek referatu inwestycji, dlatego że było po unieważnieniu pierwszego przetargu, a przed otwarciem kolejnego. No to tutaj jest wydatek tegoroczny, a nie przyszłoroczny, ale projekt był robiony w roku ubiegłym i ta inwestycja była już wcześniej w budżecie, stąd w UPF-ie się znajduje również to, co było zaczęte wcześniej, kończone jest w roku budżetowym. I jeszcze mamy projekt i wykonanie wąsku ulicy Jaworowskiej. Jest ujęte w roku. Na projekt jest ujęte 6 tysięcy na rok 2015, bo wcześniej nie mieliśmy na 2015 żadnych środków. I zwiększenie w budżecie tegorocznym na studzienki i przyłącza do tych studzienek. To też była mowa przy budżecie tegorocznym. Jest również zwiększenie na projekt ulicy Wspólnej. Przepraszam. Wspólnej Majowej Kwietniowej oraz ulicy Mierzwińskiego ze 100 tysięcy na 220 na rok 2015. Natomiast na projekty ulicy, taka duża grupa ulic, to UPF-ie, to się mieszczą tam tylko dwie nazwy inne, bo w tym programie nie ma miejsca na tak szeroką nazwę, jest zmniejszenie 400 do 270 tysięcy. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o wielkie. Dziękuję za dokładną informację. Udzielam radnym. Wszystkim na sali. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę Pani Radna. Uchwała gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Raszyn na lata 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230 ust. 6, artykuł 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Raszyn uchwala co do statutu. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 polegających na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów na lata 2014-2015. Aktualizacji planowanych wydatków i rozchodów na rok 2016 oraz lata 2018-2020. Aktualizacji kwoty
na lata 2014-2019. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2020. Wykaz przedsięwzięć gminy Raszyn na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych za przyjęcie projektu uchwały? 9 za, 3 przeciw, 3 osoby są przeciw. Dziękuję bardzo.